robi Photoshopa na twarzy. Puder, którego nie ma. Będziecie rozczarowani. Hej, dzień dobry, zapraszam Was dzisiaj na jeden z dwóch filmów w temacie prezentowym, który się na tym kanale jeszcze w grudniu pojawi. Dzisiaj zajmiemy się kosmetykami wysokopółkowymi. Wiem, że łatwiej jest czasami podać taką sugestię, wysyłając film, z informacją spójrz w opisie na numer 514, tak żeby po prostu kogoś naprowadzić na prezenty, które się Wam gdzieś tam zamarzyły. No bo dzisiaj właśnie opowiem Wam o kosmetykach zaufanych, wysokopółkowych, a główny mianownik łączący wszystkie te kosmetyki, to jest to, że przeszłam przez minimum jedno opakowanie, albo minimum raz zakupiłam je ponownie i na pewno zakupię jeszcze raz. Jeżeli chodzi o pewne kosmetyki, to jak zaraz zobaczycie, będzie ich dużo, znaczy jednej sztuki będzie dużo egzemplarzy, ale jest na to wytłumaczenie. Nie będę Wam tylko o tych kosmetykach opowiadać, tylko Wam je pokażę w akcji. No i oczywiście powstanie taki makijaż, więc jeżeli tutaj, na mojej twarzy, coś Wam wpadło w oko, na przykład ta świeżość, to krycie, ten blask, to słuchajcie i oglądajcie uważnie, bo zaraz Wam wszystko wyjawię. Jeśli taka tematyka wysokopółkowych prezentów, polecajek, czy po prostu sprawdzonych produktów Was interesuje, rozsiądźcie się wygodnie, weźcie coś do jedzenia, do picia i zapraszam do oglądania dalej. Będziemy dzisiaj rozmawiać o drogich kosmetykach i myślę, że nikt by się nie obraził, gdyby na te kosmetyki był jakiś rabat, albo jakby część kwoty wróciła do nas na konto. Mówię o tym nie bez powodu, bo partnerem dzisiejszego filmiku jest AleRabat. AleRabat oferuje wtyczkę do przeglądarki, która pozwala nam oszczędzać na dwa sposoby, robiąc zakupy w internecie. Po pierwsze, przez wyszukiwanie i automatyczne stosowanie kodów rabatowych do koszyka. Wszystko się dzieje samo. Zawsze to powtarzam, bo to jest genialne. A po drugie, dzięki cashbackowi, czyli część kwoty, którą wydajemy na zakupy, później dostajemy z powrotem na konto. W świetle nadchodzących świąt i kupowania prezentów innym lub też sobie samemu, myślę, że takie podwójne oszczędzanie jest jak najbardziej mile widziane. Wtyczka jest w 100% darmowa i działa to na takiej zasadzie, że każdy sklep internetowy ma pewien budżet marketingowy, z którego część pieniędzy idzie do AleRabat. A następnie AleRabat w 50-90% tymi pieniędzmi dzieli się z użytkownikiem, stąd właśnie te cashbacki. Dzięki AleRabat można zaoszczędzić, robiąc zakupy gdzie tylko się chce. Bo tak samo ja, kiedy robię zakupy do filmów, kiedy kupuję biżuterię, prezenty, elektronikę, jedzenie dla kotów czy cokolwiek innego, to ten AleRabat zawsze mi wyskoczy, bo wtyczka działa w tysiącach sklepów. A mówię, że mi AleRabat wyskoczy, bo ten mechanizm działania jest właśnie taki bardzo zautomatyzowany i intuicyjny. Po prostu wchodzimy w sklep, który chcemy, przechodzimy do finalizacji zamówienia i w momencie, kiedy mamy już przejść do płacenia, pokazuje się komunikat zarówno o cashbacku, który musimy aktywować, jak i kodzie rabatowy, czy kodach rabatowych, które mamy przetestować. Po zastosowaniu wszystkich kodów rabatowych do koszyka otrzymujemy informację o zaoszczędzonej kwocie, o cashbacku, który dostaniemy i o tym, jaką kwotę de facto musimy zapłacić. I to jest zawsze miłe zaskoczenie. Ja z AleRabat korzystam już od bardzo długiego czasu i teraz jak zamawiałam prezenty świąteczne, to bardzo mi się to przydało. Oczywiście w opisie zostawię Wam linka do pobrania wtyczki do przeglądarki. Mam nadzieję, że dla Was również się okaże pomocna. A my przechodzimy już do dalszej części filmiku. Pielęgnacja nałożona. Przechodzimy zaraz do podkładu i opowiem Wam ponownie o podkładzie, który ma stałe miejsce w moim sercu i którego mam kilka opakowań, z czego jedno zaraz będę musiała kupić od nowa. I mowa tutaj o podkładzie, który też zresztą kilka dni temu pojawił się na Instagramie, na Instastories i który zrobił furorę. Ja sobie o nim przypomniałam, bo ktoś o nim wspomniał i pomyślałam sobie, no tak, przecież on jest taki super i rzeczywiście nawet w momencie, kiedy moja cera nie jest w najlepszym stanie, wygląda przepięknie. A mowa oczywiście o tym podkładzie z Estée Lauder. To jest Futurist Hydra Rescue i niedługo będę musiała odkupić ten najciemniejszy w moim asortymencie, w mojej kolekcji kolor, czyli 4N2. Ja mam 3 kolory, no i właśnie używam ich zamiennie i tak naprawdę, wiecie, w codziennym użyciu ja nawet nie zwracam uwagi na te odcienie. Mówię o tym dlatego, że często się pojawiają pytania właśnie o odcienie, o to, jaki ja kolor noszę. I o ile rozumiem tę ciekawość i takie przekonanie, że może macie podobny odcień skóry do mnie, to akurat w przypadku produktów do cery wysokopółkowych, te tonacje są bardzo rozszerzone, ta kolorystyka jest bardzo rozszerzona i między danymi odcieniami mogą się różnić kolory o pół tonu, o, wiecie, troszeczkę zmieniony odcień, że jeden bardziej różowy, drugi bardziej beżowy. I dlatego lepiej nie sugerować się tym, jaki kolor ja noszę. Tym bardziej, że ja przecież używam pudrów o różnym, wiecie, wykończeniu czy kolorze, żeby sobie wszystko dopasować. Więc ja specjalnie jakoś się tak nie skupiam, żeby ten podkład był w 100% taki, jak moja skóra w danym momencie. Ale
To jest właśnie ten podkład, który ostatnio wrócił do łask i sobie o nim też przypomniałam. I to ja teraz na co dzień używam odcienia 2N2 Buff, czyli akurat tego średniego. I dlaczego go tak kocham? Zaraz sami zobaczycie. On ma średnie krycie, które można spokojnie budować i on się buduje w sposób kompletnie bezproblemowy. Możecie nawet nie patrzeć w lusterko i on będzie nałożony bezbłędnie i tak wiecie, jednolicie. Dodatkowo zastyga, jest trwały w ciągu dnia, robi Photoshopa na twarzy. On jest wygładzający po prostu przepięknie i nieważne, czy macie właśnie niedoskonałości, czy skórę macie przepiękną, gładką, no to wtedy wiadomo, że jesteście na wygranej pozycji, ale tym bardziej skóra właśnie, czy z suchymi skórkami, czy z niedoskonałościami, zaczerwieniami, i tak będzie w tym podkładzie wyglądać przepięknie. Ja mam skórę normalną, obecnie raczej w kierunku suchej ze względu na panującą pogodę, natomiast też spotkałam się z opiniami, że również u osób z cerą mieszaną, czy tłustą, spisuje się wyśmienicie. Także wydaje się, że jest to jeden z tych, wiecie, świętych grali, czyli produktów, który rzeczywiście, zgodnie z obietnicami producenta, nadaje się do wszystkich cer. Nie z każdą taką opinią się zgadzam, ale akurat w tym przypadku widziałam wiele przykładów na to, że właśnie tak jest. I chociaż jego opakowanie może na to nie wskazywać, bo jest w tubce, to przed użyciem musimy nim porządnie wstrząsnąć. Z tego względu, że jest to podkład, jak to pewnie już możemy oczekiwać z produktu wysokopółkowego, łączący w sobie zarówno makijaż, jak i pielęgnację. Ostatnio Wam mówiłam, że polubiłam się z tym podkładem z Charlotte, ale też pomimo mojej sympatii uważam, że podkład z Estée jest lepszy. Jego formuła podania jest identyczna, jego wygląd na skórze jest podobny, ale tutaj mamy jeszcze dodatkowe wygładzenie i zwiększoną długotrwałość. On jest zastygający, ale nie w taki, wiecie, stereotypowo tempo robiący tapetę na twarzy sposób. No jest to coś pięknego, także lecimy z aplikacją. I o ile mnie pamięć nie myli, to ja go odkryłam w zeszłym roku. I coś, co zauważam, ale jakoś specjalnie nie zapisuje się w mojej pamięci, bo jak właśnie myślę o właściwościach tego podkładu, to o tej rzeczy zapominam. On ma taki specyficzny zapach. Jest to taki ogórkowy zapach? Nie wiem, jest bardzo przyjemny. Daje wrażenie aplikacji pielęgnacji, a nie makijażu. No i naprawdę, to jak on się przepięknie rozkłada na skórze, on się po prostu wylewa, wylewa to źle brzmi, otula skórę naprawdę w tak nieskazitelny i bezproblemowy, szybki w aplikacji sposób. Ja tej strony jeszcze nawet nie dopracowywałam. Ja dosłownie przejechałam palcem i wklepałam 3 razy gąbką i on już wygląda ładnie. Ten podkład na kanale pojawiał się już wielokrotnie, ale może rzeczywiście częściej w zeszłym roku. Wydaje mi się, że nawet był w ulubieńcach właśnie tych całorocznych na początku 2023 roku. No i w sumie sytuacja z tym podkładem to jest jedna z takich, wiecie, anegdot influencerskich, że można o czymś mówić dużo i często, a i tak znajdą się osoby, które jakimś cudem to przeoczyły. Także dla szerszych publiczności, dla przypomnienia tematu. Tak, to jest jeden z moich ulubionych podkładów ogólnie. Powiedziałabym, że to jest jeden z lepszych podkładów, jaki kiedykolwiek używałam. Przechodzimy do korektora i tutaj będzie tak, jak Wam mówiłam na początku, jeden produkt w wielu odsłonach. Bo mowa o korektorze, który, jak się okazuje, był przeze mnie najczęściej dokupywany, kupiony, wiecie, też w ilościach hurtowych do studia, bo chciałam go tam mieć, i chodzi o Tarte Shape Tape. To jest korektor, który ma swoich zamienników, ma wiernych zamienników, jest naprawdę dużo podobnych korektorów na rynku, ale co Shape Tape, to Shape Tape. Ja jestem akurat wierną fanką tego standardowego, bo teraz już mamy chyba 2 albo 3 wersje Shape Tape. Natomiast ten standardowy, normalny jest najbliższy mojemu sercu. On jest super mocno kryjący, on jest długotrwały. On utrwalony jakimkolwiek pudrem, nawet pudrem, który nie ma jakichś super mocnych właściwości utrwalających, trzyma się cały dzień na skórze. I ja mam dość, wiecie, nie dość żywą mimikę, to mam tutaj cienką skórę, która przy uśmiechu bardzo się marszczy, dosłownie jak bibuła. I
jeżeli ten korektor albo nie będzie przypudrowany mocno, albo będzie właśnie taki dość plastyczny, lub wiecie, jedna z tych dwóch rzeczy nastąpi, no to w ciągu dnia będę tutaj miała podkreślone zmarszczki i będą, wiecie, bardziej widoczne ze względu na to, że korektor się w nich pozbiera. A przy tym korektorze, nawet jeżeli tylko delikatnie przypudruję okolice pod oczami, to w ciągu dnia nic mi się nie zbiera. Ja nawet nie muszę sprawdzać w ciągu dnia, czy coś mi się pozbierało, bo mam ten wysoki komfort użytkowania, czy doświadczenia z tym produktem, że wiem, że on zostanie na swoim miejscu przez cały dzień. No i to jest też taki problem, że ja nie wiem, jaki kolor obecnie mam. Tutaj możecie zauważyć, że są jakby dwie wersje, bo są, wiecie, opakowania z zakrętką złotą lub z fioletową, ale to jest w dalszym ciągu ten sam korektor, po prostu mam tutaj starsze i nowsze egzemplarze. I ponieważ mam tak dużo tych kolorów, a mój odcień podkładu się zmienia bardzo często, jak dobrze wiecie, to ja też nie jestem w stanie sobie dobrać tak jednego odcienia na stałe. I myślę, że dzisiaj użyjemy sobie Light Medium, czyli 29N i tego 27B, czyli Light Medium Beige. Bo ten odrobinę ciemniejszy pójdzie na całą okolicę pod oczami, albo w sumie na ten obszar, który do tej pory nie był pokryty niczym. I taka ilość mi w zupełności wystarczy, wręcz powinnam była nałożyć trochę mniej. Ale rozpracuję sobie to, co nałożyłam właśnie też na obszary, na których byłam przygotowana, żeby dołożyć jeszcze i tak trochę korektora. Czyli tutaj właśnie wokół nosa, czy na brodzie. Chociaż w sumie nie wiem, czy ten kolor nie będzie dla mnie już dzisiaj dobry. I naprawdę, no ja tych korektorów mam sporo. Zresztą dobrze wiecie, że ja jestem wielką fanką ogólnie kosmetyków do cery, czyli czy podkłady, czy korektory, czy pudry. To jest taki mój konik. Ja uwielbiam tę dziedzinę makijażu, więc lubię sporo produktów, ale no właśnie ten ShapeSape to jest jeden z takich produktów, które jak do nich wracam i używam ponownie, to jest takie... No, dodam jeszcze odrobinkę, taką dosłownie kapeczkę odcienia medium i to jest akurat ta wersja starsza, czyli nie mam tutaj numerka, mam tylko nazwę medium na sam obszar nad doliną łez, bo nie lubię tego miejsca mieć aż tak rozjaśnionego, żeby właśnie nie podkreślić tej krzywizny. I przechodzimy do pudrów. Zaczniemy od pudrów sypkich i tutaj chciałabym Wam pokazać dwa pudry, którym ufam. Z jednego już wielokrotnie przez opakowanie przeszłam. Wręcz mam kilka odcieni. Może od niego zacznijmy. Jest to oczywiście ten Hourglass, po prostu puder, jedyny sypki Hourglass, jaki jest. I on się nazywa Veil, Translucent Setting Powder. I ja tutaj mam trzy odcienie. Już Wam kiedyś wspominałam, że pojawiły się średnie i ciemne kolory właśnie tego pudru. Ale ten najjaśniejszy jest dość uniwersalny i ja go kiedyś nie lubiłam. Ja nie wiem, jak to się w ogóle działo, ale teraz go uwielbiam. Też tak samo jak w przypadku wszystkich dzisiaj produktów są zamienniki, są produkty, które dają identyczny efekt, oczywiście, ale jednak jest coś w tych oryginałach, że w dalszym ciągu są ulubieńcami konsumentów na całym świecie i też nie bez powodu jednymi z częściej wybieranych produktów przez wizerzystów. No i właśnie ten Hourglass Veil, Hourglass Puder jest jednym z takich kosmetyków. I on myślę, że gdzieś dzisiaj zawita, ale gdzie to zaraz się przekonamy. A drugi puder to jest puder, który może nie jest w najlepszym stanie, ale to tylko przez to, że ja po prostu zdezolowałam to opakowanie, bo wycięłam tę gąbeczkę. Ja nie lubię, jak opakowanie mówi mi, ile ja pudru mam zużywać, więc musiałam tutaj, wiecie, poradzić sobie sama. Ale jest to puder również z Estée Lauder, tak samo jak podkład. I to jest ten puder Sheer Flattery Loose Powder w wersji Translucent Soft Glow. Tych wersji tego pudru jest kilka. Jest również tak samo drobno zmielony. To jest ogólnie niesamowicie lekki i lotny. Nie wiem, czy to możecie zauważyć, jak on tutaj lata. Puder, który wygładza, który photoshopuje, ale akurat ta wersja Soft Glow jest z takimi mikrodrobinkami, przez to sprawia efekt takiej jakby nawilżonej, trochę wilgotnej skóry, zarazem będąc utrwaloną, czyli wiecie, delikatnie zmatowioną tak naprawdę. I może dlatego, że ten puder się dawno nie pojawiał na kanale, chyba tylko raz go Wam pokazywałam, zaraz po zakupie i w teście, no to wiedzcie, że on się przyjął jak najbardziej i właśnie, nawet widać po jego zużyciu, mi towarzyszy, zwłaszcza w mieszankach, wiecie, innych pudrów, z których tak bardzo lubię korzystać. Także ten puder zawita dzisiaj pod oczami i w sumie to już, żeby go Wam lepiej pokazać, nałożę go właśnie tutaj na środek twarzy. No i oczywiście nałożymy go puszkiem.
To jest puder, którego nie ma. Po prostu cera jest utrwalona, ale nie obciążona. I naprawdę on nawet w dotyku jest tak miałki, że ciężko jest go dojrzeć. Musiałam zastanowić się nad słowem, które chciałam użyć. I on się też właśnie świetnie nadaje do utrwalania okolicy pod okiem. Na przykład jakbyście go chcieli kupić tylko do wykorzystania w tej funkcji, dlatego że te mikrodrobinki dają efekt rozświetlenia, czyli po prostu ta skóra pod oczami nie wygląda sucho i jest niesamowicie drobno zmielony, niesamowicie jest delikatny, przez co no, znowu nie mamy tego obciążenia. Także czy na okolicy pod oczami, czy no, dzisiaj dla Was użyję go też na czole. Takie poświęcenie. Bo normalnie on jest dla mnie troszkę za bardzo błyszczący. Znaczy no właśnie, on nie jest do końca błyszczący, bo ten puder, a Hourglass dają zupełnie inne efekty. Hourglass tak jakby błyszczy się czystą satyną, a tutaj jednak są te drobinki, ale one są tak drobniutkie i tak eleganckie, że nie zobaczycie ich, tak wiecie, na wyciągniętej dłoni dopiero jak przybliżycie i będziecie się doszukiwać, to dopiero je zauważycie. I teraz jak usunę nadmiar, to zwłaszcza tutaj na czole zobaczycie, jaki on efekt daje. Jest naprawdę przepiękny. A ponieważ koniec końców nie nałożyłam sobie jaśniejszego korektora w to miejsce, to tutaj sobie delikatnie przyłożę Hourglassem i ogólnie dopuszkuję sobie Hourglassem już tutaj policzki, żeby aplikacja bronzera przebiegła szybciej i bezproblemowo. Umalowałam już brwi, bo w tej kategorii niczego dla Was dzisiaj nie mam i przechodzimy do ust. Zanim jeszcze modelowanie twarzy, to usta, bo tutaj wyraźnie czegoś potrzebuję. I nie jestem Wam nawet w stanie powiedzieć, ile opakowań tego błyszczyku już zużyłam. To jest błyszczyk z Fenty, to jest ta wersja Heat, czyli ten, który lekko mrowi i ma za zadanie powiększać usta. Jego głównie lubię ze względu na jego właściwości nawilżające, na to, jak pięknie wygląda na ustach i pasuje w sumie do każdej pomadki czy konturówki, którą używam gdzie na co dzień. Czy ona będzie bardziej beżowa, czy bardziej różowa, to nie ma znaczenia. On wygląda bardzo ładnie. To jest ten odcień 03, czyli Fenty Glow. I no, jak widzicie, po tym opakowaniu ono już jest zdziesiątkowane. Ono wręcz, no nie wiem, czy wystarczy na dzisiejszy filmik, ale to jest właśnie takie opakowanie już do wyrzucenia. Mam jeszcze jedno w zanadrzu, mam jedno tak na stałe w torebce, no bo to jest błyszczyk, który mi najczęściej towarzyszy tak właśnie na co dzień. No i dzisiaj też coś tam jeszcze tutaj spróbuję powyciągać. To, czy on te usta rzeczywiście powiększa, ja bym powiedziała, że trochę, no bo jest ten efekt mrowienia dość zauważalny. No i przez te składniki takie podrażniające, one się rzeczywiście robią takie, może nie tyle powiększone, co takie, wiecie, spulchnione, nabrzmiałe. Ale to nie jest jakiś super długotrwały efekt. Pod tym względem mam wrażenie, że dłużej efekt takiego spulchnienia utrzymywał się przy błyszczyku z Eveline, ale ja go lubię nie ze względu na to właśnie powiększanie, tylko na to, jak długo się utrzymuje, jak nawilża usta. Ogólnie jaki komfort na tym elemencie makijażu wprowadza. Także też gorąco Wam polecam. I ja też bardzo lubię ten kolor z tego względu, że on nie ma w sobie drobinek. To jest czysto kremowy błyszczyk. On daje Wam blask ze względu na mokrość, ale nie na drobinki. A co w efekcie przekłada się na łagodnie, stopniowo zjadający się blask, który nie zostawia Wam samego brokatu na ustach. Chwila na docenienie tego, jak pięknie wygląda ten podkład z pudrem. To jest utrwalony podkład, skóra jest wygładzona, jest rozświetlona i wygląda świeżo, ale jest przypudrowana. Naprawdę uważam, że ten puder ma o wiele mniejszy rozgłos niż na to zasługuje. Powinno się o nim mówić więcej, dlatego też w tym filmiku go dzisiaj zawieram. Jeżeli chodzi o modelowanie twarzy natomiast, to tutaj mam kilka opcji, no bo tak jak Wam napomknęłam, najpierw zaczęliśmy od pudrów sypkich, a to rozróżnienie może sugerować, że będziemy mówić też o pudrach prasowanych. No może nie tyle prasowanych, co wypiekanych. A skoro mowa o pudrach wypiekanych, to już chyba wiecie, do czego zmierzam. Chodzi o Hourglass. I tutaj mam dużo różnych pudrów wypiekanych. Ogólnie zmierzam do tego, że Hourglass uzależnia. Tutaj mam dwie paletki z tych limitowanych i w sumie może tylko Wam tę chyba
poprzednią, teraz były jeszcze nowsze w całkiem niedalekiej przeszłości, kilka tygodni temu wręcz. Natomiast to jest ta poprzednia wersja, czyli słonik. One mają naprawdę różne konfiguracje, są tutaj bronzery, są róże, są rozświetlacze, są pudry rozświetlające, są mocniejsze blaski, są delikatniejsze. Każdy z nich jest wyjątkowy i ma inny odcień. Mam kilka tych palet, to jest taki mój problem. No to jest problem, bo tak naprawdę jak macie jedną paletę z Hourglass, która Wam pasuje, to nie ma jakiejś większej potrzeby kupowania następnej. To wiecie, trochę jest jak z iPhone'ami, że nie trzeba co roku kupować nowego i tak samo jest z nowymi paletami Hourglass, chociaż wiem, że ciężko jest się powstrzymać. Sama jestem na to idealnym przykładem. Z tej najnowszej kolekcji natomiast niczego nie kupiłam, bo okazuje się, że mam tych palet chyba 4, więc mi wystarczy. Ale chodzi o to, że jeżeli kupicie którąś z tych palet i już widzieliście na żywo, że kolory Wam pasują, bo one rzeczywiście są różne, bo wiecie, bywają cieplejsze czy chłodniejsze odcienie bronzerów, to jeżeli Wam te kolory pasują, to tej palety będziecie używać przez lata i przez lata będziecie równie w takim samym stopniu zachwyceni efektem, jaki Wam dają na skórze. Dzisiaj nie będziemy używać bronzera z tych palet, bo bronzer chciałabym Wam polecić inny, ale w dalszym ciągu uważam, że te palety Hourglass czy te limitowane, czy te bardziej standardowe, czy wręcz wiecie, pojedyncze wypiekane bronzery, czy róże, rozświetlacze. Ogólnie, po prostu, wypiekane produkty z Hourglass są warte swojej ceny i zarówno Wy będziecie z nich zadowoleni, jak sobie kupicie, i osoba, którą obdarujecie tym produktem, również będzie zachwycona. I jest jeszcze jeden rozświetlacz, który też mam już w zapasie dokupiony. To jest bardziej taki rozświetlacz, chociaż z tych delikatniejszych, i myślę, że też go dzisiaj właśnie nałożymy na szczyty kości policzkowych w takiej formie standardowego rozświetlacza. To jest Euphoric Strobe Light. Ogólnie też wszystkie te produkty, które Wam tu pokażę, będą wypisane w opisie, żebyście wiedzieli dokładnie do jakiego linku i jakiej nazwy szukać. Także ten rozświetlacz później zawita na szczytach kości policzkowych. Myślę, że któryś z tych różów na policzkach również się pojawi. A jeżeli chodzi o bronzer, to bronzerem, którego opakowań też już kilka sztuk przeszłam, zarówno w tej dużej wersji, jak i miniaturowej, bo co mnie cieszy, oczywiście są też nawet dwie miniaturki tego bronzera dostępne w sprzedaży, to jest to Laguna z Narsa. I ja tutaj mówię o tej standardowej, podstawowej Lagunie, to jest ten odcień, który był pierwszy, który był prekursorem bronzerów na dobrą sprawę, bo to na nim wzorowały się później marki i na przestrzeni lat, z tego co kojarzę, ten kolor raczej się nie zmieniał. No wiadomo, że będzie między jakimiś tam partiami, mogły być delikatne zmiany, ale tutaj nie było takiego rozczarowania jak w przypadku tego bronzera z The Balm, Bahama Mama, który kompletnie zmienił swoją tonację, pigmentację i wykończenie. On z oliwkowego, pięknego bronzera zmienił się w cegłę. Ten bronzer jest konsekwentny i cały czas jest taki sam. Rzeczywiście pojawiło się kilka różnych odcieni, jest jaśniejszy, jest matowy, jest ciemniejszy, ale sam regularny bronzer Laguna jest w dalszym ciągu najbardziej uniwersalny i najbardziej otulający i, no jak widać, bardzo przeze mnie też kochany. Ale jedno Wam powiem na pewno, przy użyciu tych wszystkich kosmetyków makijaż wyjdzie Wam nie dość, że nieskazitelnie, to będzie trwały i wyglądał będzie świeżo i przy okazji jeszcze będziecie mieć niesamowitą przyjemność z aplikacji tych kosmetyków. Ten, no, Laguna z Narsa to jest po prostu definicja jedwabistości, rozświetlenia i ogólnie bogatego efektu na skórze. On jest z drobinkami. On ma delikatne drobinki w kolorze złotym, one są rozświetlające, ale na skórze to nie wygląda jak złoty brokat. To nawet nie jest blisko brokatu. To są po prostu takie drogo, to nie są drobiny. Nie, chciałam powiedzieć, że drogo wyglądające drobiny, ale nie. To po prostu daje efekt świeżości na skórze. I nałożymy sobie róż z tej palety Ambient Ghost. Może ten albo ten. No, ogólnie połączę dwa róże. Hourglass ma też bardzo ładne róże pojedyncze, właśnie takie marmurkowe. A nie kupiłam ich tylko z tego względu, że właśnie mam sporo tych palet, wiecie, wieloproduktowych z Hourglass. No i ja poszaleję z tym różem, bo on jest przepiękny. A z wszystkimi kosmetykami, które Wam pokazuję dzisiaj, ta aplikacja jest po prostu bezproblemowa. Ja już to mówiłam dzisiaj chyba wielokrotnie. No i tak jak mówiłam też, ten rozświetlacz jest bardzo subtelny, ale elegancki. On też może świetnie sprawdzić się, czy funkcjonować jako
Po prostu puder rozświetlający na całą twarz. I jeżeli szukacie intensywnego blasku, który będzie widać z kosmosu, to będziecie rozczarowani. To nie będzie rozświetlacz dla Was. Natomiast jeżeli macie cerę dojrzałą, jeżeli macie cienką skórę na twarzy, cienką skórę pod oczami, macie niedoskonałości na policzkach, ale chcecie sobie dodać trochę blasku, trochę tego w cudzysłowie życia, to będziecie w tym rozświetlaczu zakochani. Ten puder ma określoną intensywność. Nie jesteście w stanie go za bardzo dobudować, nie zrobicie z niego takiego naprawdę stereotypowego rozświetlacza. To jest wszystko. I może o ile na kamerze nie będzie to aż tak wdzięcznie wyglądało, bo kamera lubi rzeczy, które lubi. Czyli na przykład lepiej wygląda bardziej matowa cera niż taka super świetlista wszędzie, albo mocne rozświetlacze przeważnie wyglądają ładniej na kamerze. Takiej kamerze, wiecie, którą ja filmuję, czyli to jest tak naprawdę aparat, a nie kamera taka, wiecie, jak w telewizji. To te właśnie delikatne rozświetlacze czasami są mało robiące wrażenie. Robią małe wrażenie. Ale na żywo to jest boskość. Zostały nam do omówienia jeszcze dwie rzeczy i w sumie mogłabym je nałożyć w jakiejkolwiek kolejności, bo to z niczym nie koliduje, ale ze względu na taki sposób pracy z cieniami, jaki ja preferuję, najpierw wolę zrobić makijaż oczu. No i właśnie jak się okazuje, to mam mały problem z małymi paletami i te wszystkie palety są z Hudy. I może to być ciężkie do uwierzenia, ale nie mam wszystkich małych palet z Hudy, ale mam ich sporo. I bazując na moim doświadczeniu w tej dziedzinie, świetnie się wszystkie sprawdzają. I one są nie tylko dobrą opcją na wyjazdy, ale też ogólnie, jeżeli mało się malujecie, jeżeli nie robicie jakichś specjalnie urozmaiconych, rozbudowanych makijażu oczu, no to te zdecydowanie Wam wystarczą. Mało tego, wszystkie makijaże będą robione właśnie z przyjemnością i z uśmiechem na twarzy, tak jak w przypadku wszystkich tych kosmetyków, które dzisiaj pokazuję. Ja Wam tutaj pokażę te nude paletki. One są dostępne w 3 kolorach i 3 kolory musiały się u mnie znaleźć. I zobaczcie, jeżeli nie są to palety stricte matowe, w których właśnie są same matowe kolory, to mamy tutaj zróżnicowane blaski. Są różne odcienie brązów, beżów, fioletów. No różnie to jest skomponowane. Teraz jak otworzyłam tę paletkę, to była ta nude w wersji light, to zobaczcie, jak podobnie wygląda to do tej najnowszej palety z Charlotte. Bardzo podobnie. Wręcz tutaj Wam pokażę jeszcze zdjęcie obok, ale nie? Coś w tym jest. Albo dobra, skoro ta nowa paleta z Charlotte teraz jest takim gorącym tematem, to zrobimy makijaż tą paletką. I postaram się dzisiaj zrobić makijaż bez obsypki. Sprawdziłam sobie jeszcze to zdjęcie palety Charlotte. I one są naprawdę do siebie bardzo podobne. Ja nie mam tej paletki z Charlotte, żeby Wam ją, tak wiecie, na żywo porównać, w sensie na kamerze, na żywo. Ale fakt faktem, że ich kolorystyka i nawet wykończenia tych cieni są do siebie bardzo zbliżone, a paleta z Hudy jest o połowę tańsza. Czyli to jest taki w dalszym ciągu drogi, ale jednak tańszy zamiennik. Możecie się ogólnie zdziwić, że w dzisiejszym filmiku nie pojawi się Moonstone z Bobbi Brown. Bo może jeszcze go wyczekiwaliście, ale nie tym razem. Moonstone był już tyle razy na kanale polecany i to jest też taki kosmetyk, którego raczej często się nie kupuje. O ile nie ulegnie uszkodzeniu, gdzieś tam, wiecie, w transporcie się nie popsuje albo Wam gdzieś nie spadnie, to on jest bardzo wydajny, więc to jest taki jednorazowy zakup, który Wam posłuży na bardzo, bardzo długo. Oczywiście jest to w dalszym ciągu jeden z moich ulubionych wysokopółkowych produktów, ale miałam wrażenie, że już tyle razy o nim mówiłam, że chyba trzeba mu przynajmniej do końca roku już dać spokój. Powyżej załamania dam taki jasny, brzoskwiniowy, chociaż nie wiem, czy nie będzie trochę za jasny. I zaraz na powiekę ruchomą wklepiemy sobie blaski. Może ten i ten? O tak. I o tak numer 2. Jeszcze ten różyk z wewnętrznego kącika nałożymy na dole i wcześniej już zmoczyłam pędzelek po prostu wodą. I to jest taki róż opalizujący na złoto. No naprawdę, zarówno wysokiej jakości maty, jak i takie wielowymiarowe blaski.
No i proszę bardzo, z dołożonymi rzęsami makijaż wygląda następująco. Z ust zmyłam błyszczyk, żeby dołożyć konturówkę. To jest konturówka Pillow Talk z Charlotte Tilbury, żeby nam się te różyki na górze i na dole zgadzały. I zaraz dołożę jeszcze raz ten błyszczyk, tylko najpierw zaaplikuję ostatniego ulubieńca z dzisiaj i to też jest kosmetyk, którego opakowań, nie wiem, zużyłam już 5? Coś takiego, naprawdę sporo, ja przez tę mgiełkę dość szybko przechodzę i to jest mgiełka z Rare Beauty. To jest mgiełka dwufazowa. To jest produkt dający świeżość na skórze i dający nawilżenie. Na przykład teraz, jak mam trochę przesuszoną skórę, to ta mgiełka jest dla mnie wybawieniem. To jest produkt, który dodaje Wam świeżości, nie tylko w odczuciu, ale też w wyglądzie, ale nie ma tutaj żadnych drobinek. To jest rozświetlenie czysto formulacyjne, tak na zasadzie emolientów. I przez to, że jest to mgiełka dwufazowa, to oczywiście przed użyciem musimy nią wstrząsnąć. Tylko pamiętajcie, że wszystko w umiarze, czyli możemy z nią też przesadzić. To nie jest coś takiego, jak wiecie, spreje utrwalające, czyli po prostu nam się trwałość przedłuży, im więcej tego damy. Nie. Jeżeli tutaj nałożycie za dużo mgiełki, to makijaż przestaje być stabilny i trochę mogę to porównać do tego, jakbyśmy się spryskali płynem micelarnym czy dwufazowym, że wiecie, to zaczyna rozpuszczać makijaż. I sami zresztą zaraz zobaczycie, ale daje to efekt niesamowitej świeżości, czyli na wypadek, gdybyście przesadzili z pudrami albo właśnie macie suchą skórę, to ta mgiełka jest dla Was absolutnym must have'em. Także wstrząsamy i pryskamy. Tylko ja nie chcę spryskać oczu, więc sobie akurat ten obszar zakryję. Mgiełka wysycha. Ja w międzyczasie polecę z tym błyszczykiem. To już jest naprawdę ledwo co. I proszę bardzo, błyszczyk jest teoretycznie beżowy, ale zobaczcie, jak na różowej konturówce też bardzo ładnie wygląda. Gdyby gdzieś tam się mgiełka za długo wchłaniała albo osiągnęlibyście zbyt intensywny efekt rozświetlenia, to wystarczy znowu wrócić do gąbki i dosłownie przyłożyć ją do twarzy. Ja zawsze właśnie to robię tutaj w okolicy ust, bo lubię to odświeżenie z mgiełki, ale niekoniecznie chcę aż mieć tak duży blask. To wtedy takie wciśnięcie tej mgiełki, wiecie, w skórę daje taki idealny środek między tymi dwoma światami, czyli odświeżenie, ale nie aż tak mocny blask. Nasz drogi makijaż mamy gotowy. Powiem Wam, nie wiem jak to wygląda na kamerze, ale na żywo wygląda niesamowicie. Cera jest świeża, jest lekka, jest gładka, bo to jest właśnie ta magia, jeżeli chodzi o ten puder i podkład, że cera może nie być do końca gładka, ale na gładką wygląda. To jest jak w reklamach, że daje efekt albo daje wygląd. No to właśnie to jest to, na czym nam zależy. Naprawdę nie ma obciążenia skóry. Jest świetlistość, ale jest utrwalona świetlistość. To jest taki wygląd skóry, który wygląda świeżo, ale wiadomo, że nie rozwali się wszystko i nie zetrze się po godzinie. No naprawdę wszystkie te kosmetyki, myślę, że nawet ilość, co to po niektórych egzemplarzy, świadczy o tym, jak bardzo im ufam i jak wiele w nie zainwestowałam. Ale to jest taka inwestycja, która zawsze się zwraca. Czy to na jakichś ważnych wydarzeniach, eventach, czy po prostu na co dzień. Makijaż z większej odległości wygląda następująco. Dajcie znać, jak się Wam podoba, albo inaczej, który element się Wam najbardziej podoba, bo to, że się Wam makijaż podoba, to wiem, na tyle Was znam. Oczywiście, jak zawsze, w opisie pod filmem znajdziecie pełną listę kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, wraz z linkami, pod którymi możecie je znaleźć. Tam też będą szczegóły mojej biżuterii, ubioru, paznokci. Takie rzeczy zawsze w opisie się znajdują. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i że pomogłam Waszym partnerom, partnerkom w wyborze prezentu dla Was. Jeżeli tak było, proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. 2 filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. Na przykład ostatnio pojawiły się takie 2 filmy. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!